W 22. kolejce spotkań Sokół Ostróda zmierzył się z Drwęcą Nowe Miasto Lubawskie. O tym, że może być to ciężki pojedynek, świadczyły wyniki naszego rywala. Do spotkania z Sokołem piłkarze gości w rundzie wiosennej nie stracili bramki i nie przegrali żadnego meczu. Od pierwszych minut wiadomo było, że to nie będzie łatwy mecz. Już w 17. minucie spotkania bramkę dla gości zdobył Grzegorz Bała. Po raz pierwszy w tej rundzie podopieczni Czesława Żukowskiego musieli odrabiać straty, a doprowadzenie do remisu nie było łatwym zadaniem. Ataki naszych piłkarzy były zatrzymywane przez obrońców Drwęcy. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się jednobramkowym prowadzeniem gości. Po zmianie stron Soku zabrał się za odrabianie strat. W 53. minucie padła bramka kontaktowa. Do remisu doprowadził Marek Śnieżawski. 7 minut później kibice mogli cieszyć się już z prowadzenia. W 60. minucie spotkania na listę strzelców wpisał się Bogdan Miłkowski. Piłkarzom Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie powoli zaczynały puszczać nerwy. Jeden z piłkarzy uderzył w twarz Macieja Szostka. Za niesportowe zachowanie otrzymał oczywiście czerwoną kartkę. Sokół grał spokojnie i konsekwentnie, co zaowocowało kolejnym trafieniem. Wynik na 3-1 podwyższył najskuteczniejszy strzelec czwartej ligi Bogdan Miłkowski. Po kilku minutach sędzia spotkania po raz drugi w tym meczu pokazał czerwony kartonik. Tym razem boisko musiał opuścić strzelec jedynej bramki dla Drwęcy Grzegorz Bała. Mecz zakończył się wynikiem 3-1, a podopieczni Czesława Żukowskiego po raz kolejny udowodnili, że są silnym zespołem. Po rozegraniu 21 spotkań drużyna zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 50 punktów. W najbliższą sobotę Sokół Ostróda o kolejne 3 punkty walczyć będzie w Gołdapi z miejscową Romintą.